przed tobą też, można powiedzieć, że debiut. Niedługo zaśpiewasz przed wielką międzynarodową gwiazdą Pink. Nie wszyscy mogą o tym wiedzieć, ale powiedzmy to głośno. Będziesz supportem Pink na koncercie w Warszawie. Pierwsza myśl, jak to się pojawiło? W ogóle jak to wygląda? Jak to się robi, żeby zagrać przed Pink? Sama jeszcze nie wiem. I po prostu jakoś tak wyszło. Okay. Generalnie było dużo rozmów, ale spijaliśmy wszystko i daliśmy radę. Strasznie się stresuję, bo pewnie będzie duża publiczność. Znając Pink, jest to no, bardzo duża gwiazda, ale myślę, że damy sobie radę z chłopakami, z moim zespołem radę. Za niedługo będziemy mieć próby, więc jaram się strasznie. Stresuje się spotkanie? Myślisz, że dojdzie w ogóle do spotkania z Pink? Myślę, że raczej tak. W ogóle zaprosiła już na koncert, więc strasznie się stresuję, uwielbiam Pink i w ogóle nie. Miałeś szansę być na jakimś koncercie może wcześniej? Nie, nie byłam. Nie. Ja byłem, powiem ci, że to jest rewelacyjne show, 50 tysięcy ludzi, nie chce się stresować, ale myślę, że to może być największa twoja publiczność ever. Myślę, że raczej tak, stresuję się strasznie, ale myślę, że to będzie niesamowite wydarzenie. Coś przygotujesz specjalnego, czy jeszcze nie masz pomysłu? Na pewno masz pomysł. Mamy coś w planach, ale nie będę nic zdradzać. Będzie Margaret też chyba, prawda? Będzie, tak. Może tam tak, tak. Może coś tam powiedzieć. Nie mogę wam nic mówić. Okej. Dobra, dziękuję ci bardzo za rozmowę, nie zatrzymuję. Powodzenia. Widzimy się na Pinku.